Za moimi plecami powstaje nowy wiadukt ulicy Marii Wilińskiej nad nieużywaną bocznicą kolejową. A jak to dokładnie powstaje? Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Na wprost widzimy przystanek kolejowy Warszawa-Żerań i o nim na początku powiem, a później o wiadukcie na Marii Wilińskiej. Bo w tym miejscu, przy przystanku kolejowym, powstaje coś, o czym właściwie chyba nikt nie mówi. Bez żadnego rozgłosu, a jednak tutaj w okolicy powstał w ostatnim czasie nowy parking parku Jedź PKP Żerań, dzięki czemu stąd bezpośrednio można się przesiąść do pociągów SKM-ek, aby dojechać do centrum Warszawy z samochodu lub roweru. Natomiast teraz będzie można również tak zrobić, jeżeli jesteście osobą niepełnosprawną, bądź po prostu chcecie skorzystać z windy. Bo właśnie w tym miejscu, jak widzicie, jest montowana nowa winda. Winda, jak widzicie, ma specjalny taki dłuższy dojazd na same perony, ponieważ tutaj są dwa poziomy, jest przejście na półpiętrze i dopiero później jest wejście na peron, więc musieli zrobić taki nowy balkonik wydłużony, żeby dało się dojść do windy. Winda powstaje, o tym kiedy zostanie oddana do użytku wam nie powiem, ale mogę powiedzieć, że już ostatnio jak tutaj byłem, to widziałem, że jakieś prace się rozpoczynały, czyli 2 miesiące temu. I teraz jak widzimy, już faktycznie konstrukcja samej windy powstaje. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co jest najważniejsze w dzisiejszym filmie, czyli wiadukt Marii Wilińskiej nad nieużywaną bocznicą kolejową. O tym, że jest to nieużywana bocznica kolejowa, możemy zobaczyć lecąc dalej. Zwróćcie uwagę, jak te drzewa ładnie zarastają całkowicie tą linię kolejową. A w ostatnim filmie nawet wam pokazywałem, że te tory się ślepo kończą bezpośrednio za mostem nad kanałem żeleńskim. Jest wbudowany jakiś hang, jakiś magazyn na środku torów i po prostu nie da się dalej przejechać, nawet do Anopolu. To co nie zmienia faktu, że bocznica w tym miejscu jest. Jest w części, nie jest to przestrzeń miejska, nie należy to do miasta stołecznego Warszawa, więc trzeba było tutaj cały czas pozostawić możliwość przejazdu, nawet jeżeli pociągi nie mogą nigdzie dojechać stąd dalej. Przy okazji też zadałem tutaj zaznaczyć, że nawet jeżeli w przyszłości będzie zlikwidowany tutaj ruch kolejowy, znaczy całkowicie bocznica, nie będzie torów, to i tak zawsze lepiej mieć wiadukt niż go nie mieć. To znaczy będzie można poprowadzić drogę, ewentualnie drogę dla rowerów dołem, co będzie oczywiście na plus. O tym w jednym z moich pytań, kiedyś pytałem, ZDM-u, to właśnie mi odpowiedzieli. Natomiast czemu w ogóle ta budowa w tym miejscu jest i jak to wygląda? Pierwotnie miała to być przebudowa, a właściwie tak samo jak trasa łazienkowska, wyburzenie całkowicie i postawienie od nowa wiaduktu. Ten wiadukt w starym stanie był bardzo już tragicznym stanie. Były ograniczenia wagowe, na sam koniec z tego co pamiętam, nawet był ruch wahadłowy wprowadzony tutaj, aby można było jakkolwiek z niego korzystać. Ostatecznie w końcu rozpoczęła się przebudowa, miał być pozostawiony ruch na całym wiadukcie. Jednakże nie udało się to, ponieważ w trakcie wyburzenia jednej części jedna podpora się po prostu przemieściła i trzeba było całkowicie wyburzyć wiadukt i na jakiś okres czasu wyłączyć ruch z tego miejsca. Został wytyczony szlak, chodnik dookoła całego placu budowy, aby piesi rowerzyści mogli dochodzić, no i została uruchomiona specjalna linia autobusowa zastępcza. Natomiast teraz to się zmieniło, ponieważ jak widzicie, samochody już tędy jeżdżą. Ruch został wznowiony, co prawda wahadłowo, ale komunikacja miejska w tym miejscu już działa poprawnie. To znaczy jeździ tutaj i jedna linia dzienna, i jedna linia nocna i najważniejsze jest to, że nie ma takich utrudnień. O ile sama część wahadłowa dla samochodów jest już oddana do użytku, o tyle część dla pieszych cały czas jest tutaj naokoło budowy. Trzeba się przemieszczać po tych płytach betonowych i na okrągło można na spokojnie sobie tutaj dojechać, gdzie się potrzebuje. Natomiast na samym nowym wiadukcie jest całkiem, bym powiedział, dużo nowych udogodnień, których wcześniej nie mieliśmy i nie mogliśmy w tym miejscu zobaczyć. A sam ruch wahadłowy, bym powiedział, że tutaj też w tym miejscu całkiem ładnie i płynnie działa, bo jak stałem tutaj przez dosyć długi okres czasu, pomijając parę ciekawych zaczepek od kierowców, oczywiście miłych, natomiast pomijając te elementy, to korków tutaj nie widziałem. Co prawda byłem, no może niekoniecznie jakoś w tygodniu, bo byłem w sobotę, ale trochę tych samochodów jeździło i nie widziałem jakichś większych korków. Natomiast sam nowy wiadukt jest dostosowany do tego, co tutaj faktycznie jest potrzebne. Czyli jeden pas w każdym kierunku i pasy rowerowe,
po bokach, jak i również część dla pieszych. Część dla pieszych jest tylko łącznie, jak widzicie, po stronie wschodniej, a co ważne i o czym chciałbym powiedzieć, to jest to, że część dla pasów rowerowych jest oddzielona od drogi z samochodami. To jest coś, czego chyba jeszcze w Warszawie nie było tak stricte, że pasy rowerowe wyjeżdżają z drogi tylko i wyłącznie na sam element wiaduktu, ale będę musiał to przyznać, że to jest oczywiście na plus, bo zwiększa to bezpieczeństwo i tak dalej. Natomiast pytanie tylko i wyłącznie, czy nowe wiadukty i ta część dla rowerzystów jest równa, czy tak równa jak ta cały odcinek nowo-lazurowej, który powstał z różnymi wiaduktami, tam oczywiście Alei Czerwca. Bo faktycznie w różne nowe wiadukty w Warszawie, które powstają z drogami rowerowymi, zazwyczaj mają bardzo kiepską nawierzchnię dla rowerzystów i się cały czas po prostu podskakuje. Mam nadzieję, że tutaj to tak nie będzie wyglądać i że będzie faktycznie możliwość wygodnego przejazdu. Nie do końca wiem, czemu po prostu w tych miejscach, gdzie jest część dla rowerzystów, po prostu nie będzie asfaltu, ale myślę, że po prostu w ten sposób, jak to jest realizowane, jest taniej. Ale nie będę ukrywać, że byłoby dobrze, żeby było i tanio, i wygodnie, a właściwie wygodnie, bo jednak użytkowanie przez rowerzystów jest najważniejsze chyba, jeżeli dla nich to jest robione, a nie po to, żeby to wyglądało tak, jak to wygląda. No ale no dobrze, no niestety tak to wygląda, znaczy zobaczymy, jak będzie faktycznie to wyglądać. Nie miałem okazji jeszcze przekazać po tych częściach dla rowerzystów, ale tutaj po prostu zaznaczam, że w Warszawie takich nowych wiaduktów, które mają już aktualnie kiepską nawierzchnię dla rowerzystów, jest całkiem dużo. Natomiast sam wiadukt, jak widzicie, od dołu też jest już ukończony. Nie ma żadnych elementów podtrzymujących, wszystko jest wykończone, jeszcze nie pomalowane, jeżeli chodzi o takie aspekty. No i oczywiście same dojścia i schodki tutaj awaryjne są zrobione po jednej, po drugiej stronie. Prawie wszędzie już całkowicie. No w niektórych miejscach widzimy jeszcze okablowanie, które po prostu będzie ciągnęło się pod tą częścią dla pieszych. I tam po prostu jeszcze to wszystko nie jest poprzeciągane. Sam ruch tutaj całkowicie już wróci w obydwu kierunkach na nowej ulicy i nowym wiadukcie w czerwcu, więc całkiem niedługo, mniej więcej za miesiąc, jak i również wtedy najprawdopodobniej zakończą się pozostałe prace. No i dlatego też, jak się tutaj pojawię w czerwcu albo w lipcu z kolejnym materiałem, to podsumowujemy sobie po prostu całą tą inwestycję, jak wyglądała ta przebudowa, dosyć ciekawa, wiaduktu. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Zapraszam Was serdecznie do wspierania, subskrybowania, wchodzenia na moje grupy na Facebooku, co u tramwaju warszawskiej, co się dzieje w metrze i do Avizolandii. Linki do tego wszystkiego są oczywiście w opisie. No i co tu już nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem, jaki jutro będzie film, czy będzie jakiś jutro film, bo nie mam trochę czasu na jego zmontowanie, ale mogę powiedzieć, że w najbliższych dniach będzie LK7, czyli linia kolejowa na Wawer z 4 tatami, jak i również, a tam, Kondratowicze. Do zobaczenia. Cześć!